Smutne wieści dotarły do nas niemal w samo południe. Krzysztof Banaszyk, znany z takich seriali jak Prawo Agaty, i na dobre i na złe, zmarł w wieku 54 lat. Jego odejście potwierdził Związek Zawodowy Aktorów Polskich. Krzysztof Banaszyk był cenionym aktorem filmowym i teatralnym, a także znanym członkiem zarządu głównego ZAP przez kilka kadencji. Związek przekazał wiadomość o jego śmierci za pośrednictwem mediów społecznościowych. Banaszyk, który ukończył państwową wyższą szkołę teatralną w Warszawie i zdał eksternistyczny egzamin aktorski, swoje umiejętności rozwijał występując w Teatrze Polskim w Poznaniu oraz teatrze nowym. Był także obecny w licznych spektaklach teatru telewizji. Od urodzenia związany z Poznaniem, Banaszyk miał także bogatą karierę w dubbingu, udzielając swojego głosu wielu postaciom filmowym i serialowym, a także bohaterom gier komputerowych. Jego głos można kojarzyć z filmu Król Lew II, Czas Simby oraz Gry Wiedźmin. Prywatnie Krzysztof Banaszyk był miłośnikiem muzyki, filmu oraz samochodów 4x4, co pokazywało jego pasję poza światem aktorstwa. Śmierć aktora jest wielką stratą dla polskiego środowiska teatralnego i filmowego.